Witam wszystkich w piękną niedzielę. Dzisiaj mam pogodę dosłownie prawie idealną, można by tak powiedzieć. Temperatura jest teraz jest około 15 stopni. Gąbki wystartowały znowu z Milicza o godzinie 6.15, tak? Tak. I co? Warunki po trasie mają, można powiedzieć, prawie idealne. Delikatnie wiaterek je spycha w dół. Ale myślę, że to nic nie będzie przeszkadzało. Nie jest taki wiatr mocny, jak był tydzień temu. Tydzień temu to faktycznie było nie za ciekawe, takiego lotu dawno już nie pamiętam w naszym oddziele. No co zresztą widać jest po zakoszowanej głębia na ten lot. Jest głębi 1000 mniej w oddziele, no to samo to już świadczy o tym, że jednak straty były dość duże. No szkoda, nie będę ukrywał, że mi też brakuje paręnaście fajnych młodych głębi, szczególnie rocznych. Roczne głębie jednak nie miały takiej mocnej selekcji na lotach młodych, dużo ich zostało, no i niestety z takiego lotu pod ten wiatr nie dały sobie rady. No i nic, no trudno, jakoś to przeżyjemy. Dwie sztuki zostało w domu, nie nadawały się już na lot, były po prostu za chude. Myślę, dam im spokój na razie, bo za tydzień znowu jest 300 pleszew, z tego co pamiętam, także za tydzień na pewno już pójdą. A to są akurat sam trzyki, także nie zależało mi, żeby na siłę je trzeba było pchać. No i co? No ja oczywiście do nikogo pretensji nie ma za tamten lot w tamtym tygodniu. Ja bym oczywiście nie będę komentował. Ej, piesku! Ej, Nero, nie kopij tu dołku. Co tu robisz? Chodź. Dołki mi kopie. Ja bym na pewno inną decyzję podjął, no ale to mniejsza o to. Byłem paręnaście lat prezesem lotowym, jakieś tam doświadczenie mam w tym temacie, ale nie chcę się wypowiadać zbyt dużo na takie sprawy, bo to są sprawy wewnętrzne naszego oddziału, a nie wszystkie oglądające, no nie? Także no dzisiaj na pewno też bym puścił gąbki wcześniej, na pewno bym nie czekał do tej godziny. Ja bym puścił zaraz po piątej, patrzyłem na pogodę, temperatura była ok. Moim zdaniem, jak jest temperatura ok i nie ma żadnego zachmurzenia, tylko słonecznie, no to nie ma sensu czekać. Kompletnie puszczę się głębiej jak najwcześniej rano. Takie jest moje zdanie, no ale koledzy teraz to prowadzą troszkę inaczej. Zobaczymy, jak to będzie im dalej wychodzić. No i tam mówiłem, zakoszowałem 82 sztuki. Po tamtym locie jestem dalej na pierwszym miejscu. Już drugi lot prowadzę. Miałem pierwszą serię w siódemkach i w tych całości. Miałem pierwsze gąbki, dwa na oddział. Taką fajną, malutką przewagą. I co jeszcze miałem mówić? W pierwszej setce miałem coś około 20 chyba sztuk. Także nie było źle. No i co? Liczymy, że dzisiaj gorzej nie będzie. Też coś odbijemy. No i byłoby na tyle. Zobaczymy, ten drugi Milicz nam wyjdzie. Oby był lepszy niż tydzień temu. Będziemy kręcić, aby tam pierwsze sztuki siadać. Oczywiście. A, z oddziału miałem mówić, poszło gołębi 2000, chyba 700. Tydzień temu było no 1000 więcej. No, spory spadek. No, szkoda, wiadomo, bo to hodowcy się, szczególnie młodzi, załamują po takich lotach. Szczególnie na dzień dobry. To sobie był trzeci lot, także szkoda, że zawsześmy jeździli na te loty jeszcze lawetą, ale tydzień temu już laweta nie była potrzebna. Dzisiaj to już wiadomo, tym bardziej koeficjenty mniejsze dla całego oddziału. Ciężej będzie wszystkim hodowcom, którzy liczą na jakieś wyniki, żeby coś ugrać, no bo wiadomo, czym mniejsza pula gołębi, tym mniejsza szansa na jakieś wyniki. No ale co zrobić? Taka jest rzeczywistość. Okej. Są w końcu. Jeszcze ówka. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. Oj, dzisiaj bardziej umęczony niż tydzień temu. No, powiem koledzy wam, że nie spodziewałem się takiego lotu sprawy. No wiadomo było, że lot nie będzie łatwy, ale liczyłem, że jednak 4 godziny parę minut, czy po 10 będą. A tu już w tej chwili dochodzi prawie godzina 11. Także lot bardzo wymagający. Nam się znosi drugi pod rząd w tej samej miejscowości. No nic, zobaczymy dalej, czy to ułoży wszystko, ale no... Myślałem, że będzie jednak łatwiej, także po raz kolejny się pomyliłem. 1146 prędkość.
typowany jest na pewno jeden do GMP. Dwa do GMP. Tak, dwa do GMP jest na pewno. Dobra, czekamy na kolejne. Są dwa kolejne, ale to już minęło 3 minuty chyba. Jest. Raz, dwa. O, dzisiaj głąbki przemęczone. No, powiem wam, no nie spodziewałem się. No, jak tyle lat lotuję, byłem przekonany, że będzie prędkość około 1300. No, a tutaj 1100 parę. 300 km, prawie 5 godzin lotu. Tydzień temu też podobnie, ale tydzień temu wiatr był mocniejszy. No przecież zdecydowanie był mocniejszy. Dzisiaj to jest taki lekki, może tak mi się mi to udało wydaje, no ale patrzę na mapy, pokazywali tam w skali na mapie takiej, co ja patrzę na dwójkę, no to wiatr taki średni, no. Fakt, że dzisiaj jest taki bardziej boczny niż tydzień temu. Tydzień temu był centralnie praktycznie w dziób, a dzisiaj jest taki boczny, no ale czy to akurat tak sprawiło? Albo coś się wydarzyło po drodze, może jakaś ścinka konkretna z innym oddziałem, albo, no nie mam pojęcia, no. Albo to się skończyło w miarę się dobrze, no bo to dopiero jest czwarty lot, jakby nie było, a już braki tydzień temu były w oddziele bardzo duże. No i dzisiaj taki lot to może troszkę jeszcze bardziej temat popsuć w oddziele. No nie, czekamy na kolejne, widzicie, no znowu siadło dwa i znowu przerwa, no. Ojejku, co poradzić, coś wisi w powietrzu. A to się słyszy w całym kraju podobne sytuacje. Wczoraj też mieli koledzy loty i też tematy były podobne. Ciężko jest ogólnie, ciężko. O, ląduje chyba kolejny. Czy pójdzie dalej? Nie, ląduje, jest. Jeden idzie dalej, jeden idzie do mnie. Na pewno. Tego jeszcze nagramy. Poczekamy na niego sobie. Na pewno gdzieś tu musi być. Tam dalej jaszą krążę, widzę go. Jest. Ojejku, zmęczona samica. Wchodź. Dobra. Ja chyba sam przybył. O, widzimy, krąży sobie kolega. Nie wiem, czy go widać. Robi sobie obchód. No nic, ile mamy? 7 sztuk, tak? 7 sztuk, idziemy popatrzeć. No jest następny. Ale wpadł jak z katapulty. Ja tam powiedziałem, że do GMP, oczywiście pomyliłem się, dzisiaj jest intermistrzostwo, GMP jest, ale za tydzień, także taka moja mała pomyłka, ale ktoś to pewnie zaraz wyłapie, będzie mówił, że się mylam i gadam głupoty. No tak, no bo palnąłem głupotę. No nic, kapie po jednym, jak z maratonu. I jaszczębie krążą dwa. Na dużej wysokości na szczęście, no ale... Ale... Jest to troszkę niebezpieczne. Jeszcze na samym dolocie by brakowało przygody z jaszczębiami. No idzie kolejny gołąb, o, bardzo wysoko. Chwilkę mu zejdzie, poczekamy na niego. Prawie równo z tymi jaszczębiami szedł dwoma, ale szybko się zniża, myślę, że da sobie radę. Jeszcze jedno kółeczko. Teraz pewnie. Nie, jedno, jeszcze jedno. No, ten jaszczą go przestraszy pewnie. Pewnie go widzi, się boi siadać. Wyhamował. No dobra. Okej. No i kolejne. I są dwa kolejne. Jest nawet 4, mi się wydaje. 10 jest odbita w 13 minut. 4 albo 5 nawet krąży nade mną. Tak, lądują. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 sztuk wpadło dosłownie w paru sekundach. No i co, czekam na kolejne. Coś tutaj górą idzie jeszcze, ale raczej pójdzie sobie dalej.
Tam przeleciały 3 sztuki. Także sam widzicie, już jest ponad 5 godzin chyba lotu. No nie, brakuje do 5 godzin, brakuje 5 minut. Także kolejny lot, drugi wymagający. Tydzień temu by się mogło wydawać, że gąbki nierozkręcone były jeszcze, miały dystans ponad 300 km, że za wcześno. No ale dzisiaj przecież już są rozkręcone. No i ten sam czas praktycznie cały tydzień temu. Także na pewno tydzień temu to nie było przyczyną, że jednak gołębie były nierozkręcone jeszcze jak należy. Skoro dzisiaj no są dwa następne. Dobra. Stare serie były zamykane. Było 2 do Inter. Mam nadzieję, że jest teraz już 3. Zaraz idziemy sprawdzić. Jest chyba kolejne. Poczekamy na niego jeszcze. Momencik. Momencik, momencik. Coś tu mi mignęło. No ale wow. Wystraszony chyba konkretnie. Tu i boczki teraz chwilę temu krążyły 2 wysoko. I te jaszczębie, ale dziś jaszczębie mi zniknęły z pola widzenia, nie widzę ich. No jest gołąbek, ale jeszcze mu mało widać i robi rundę honorową. A, chyba się go nie doczekam, tak mi się wydaje. Nie śpieszy mu się. Do środka, a powinien, o jest. Ła, fajnie siadł. Dobra. Idziemy sprawdzić licznik. Niepotrzebnie kamerę wyłączałem, w tym momencie właśnie wylądował kolejny. Nie wiem, czy będzie koło 20, czy nie. Ale chyba gdzieś blisko. Lekka straciłem rachubę. Zaraz zerkniemy bezpośrednio do zegara. 11, 13, 19 sztuk. Ostatniego prędkość 1079,80. 19 sztuk z 82, jak widać. O, będzie dzisiaj cały dzień. Nie ma mowy, żeby nic nie brakowało do zegarów. Zegary planowane są o 14. Trzeba będzie z kolegami zaraz się dzwonić, czy nie będziemy przesuwać. Bo i taka wersja jest możliwa, mi się wydaje dzisiaj. No, ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle, jak mi się wydaje. Jest 2 kolejne. Dosłownie minęło parę sekund. Jest 2. Czyli mamy 21. I po chwili 2 kolejne. Też upłynęło dosłownie 15 sekund, 20 może. No coś się zaraz troszkę ruszyły, widać. Te pierwsze fajną przewagę miały. Ciekawe, czy... No na pewno w czołówce w oddziale będą, tylko... Czy uda im się, tak tydzień temu te 2 były pierwsze na oddział, czy też się uda? Zobaczymy za parę godzin. I kolejny widzę też ląduje. O, nieźle. Nieźle, myślę. Cały dzień przed nimi. Pogoda fajna, deszczu już dzisiaj ma nie być. Także warunki mają do powrotu bardzo fajne. Niech sobie radzą. I 3 na raz siadło. No, ten coś nie zapewne się czuje. Będzie chyba obcy gołąb, mi się wydaje. Będzie chyba obce gołąb, niech sobie dalej leci, bo konkurs pewnie trwa jeszcze. Idź stąd, idź. Nie, moja samica. Moja samiczka, no chodź. Chodź, 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 chodź. O, przeszkodziłem kolejną gołębią. Kurde, niepotrzebnie, żebym tu podszedł. Ale zmęczone dzisiaj, o jejku, jejku. Dawno tak, kurde, nie miałem gołębi zmęczony, powiem szczerze. No, czyli dały się wszystko. Mają dzisiaj test.
konkretny. Samiczka jest luźna, bo ma znacznik 27 sztuk. Samiczki luźne, które są, mają te znaczniki właśnie pozakładane. Ląduje, widzę następne. Muszę zaraz wgonić do środka, bo chodź. Chodź cały środek. No idź. Co się wykupiasz? Ręką trzeba jej pomóc. Nie wiem, o co jej chodzi. To się nie śpieszyło. Jednym słowem. No ale już wszystko opanowane. Czekamy na kolejne. I następny. To jest chyba 29, tak mi się wydaje. Chyba tak. Ach, nie zdążyłem na reakcję. No ale jeszcze mi się udało w końcu cytarza. Mamy 30. 30. Ile ten minut będzie? Mamy 30 w 25 pojazd na 5 by. No tak, pół godziny. Pół godziny 30 320 chyba 1 km. Synek wrócił ze spaceru z pieskiem i teraz będzie mi tu pomagał. Przeszkadzał. Co Nero, idziesz? Idź do Patryka, idź, tak. Trzydzieści sztum, czyli do połowy jeszcze brakuje. Ponad dycha. Nero! A umorusane widać gdzieś w jakimś kanałku się pławił w żywiole. Jest kolejny gołąb. Nero. Samczyk niebieski. No wchodź. Wchodź. No tydzień temu mogłem być z nim zmęczony. Troszkę inaczej przygotowywałem, ja nie będę ukrywał. Liczyłem na trochę lżejszy lot i nie były tak mocno ładowane. A to dzisiaj na wskazane było, żeby je na troszkę mocniej mi się wydaje pokarmić. I jest dwa następne. Chyba, że się mylę, zobaczymy, może jednak dobrze trafimy z przygotowaniem. Wszystko dopiero się wyjaśni na, wiadomo, na listach konkursowych. Na tą chwilę ciężko cokolwiek powiedzieć, jak to wychodzi. Jest 2-3 chyba krąży. Chyba 3 krąży. Nero. No widzimy, jakie głębie zmęczone. Wiatr w tej chwili jest coraz to większy. I kolejny. No dobijamy pomału do połowy. Po pół godziny lotu będzie blisko połowa. Myślę, że chyba jest 36 albo 7, jakoś tak. No dobra. Chwila przerwy w nagraniu. No, nagramy troszkę z tej perspektywy, bo się trochę słonko już przesunęło. Jest następny. I następny. I tak dzisiaj będzie cały dzień. Także mamy pod rząd dwa loty konkretne. No w sumie tegośmy się spodziewali, bo jest i zmiana kierunków ku temu się przyczyniła i inne tematy. No nic, oby jakoś to się dobrze skończyło, no nie? Za tydzień mamy lot z Pleszewa, znowu inny kierunek, loty do góry poniesione. W linii prostej to prawie będzie chyba 100 km nawet. Także duża zmiana kierunku. I tak sobie żonglujemy, raz do góry. Później 500-ki będą już innym korytarzem, znowu niżej. Ktoś tam mi zarzucił, że jedno i to samo. No nie, u nas nie ma jedno i to samo w oddziele. Lecimy w tym roku całkowicie inaczej niż zawsze. Nie ma Olesicy w ogóle.
Są nawet Słubice, z tego co pamiętam, w planie lotów. Także bardziej na północ. Także zobaczymy, jak ten sezon się zakończy, jak to wyjdzie naszym gołąbkom na dobre. O, minęło dosłownie sekundę, niepotrzebnie, żebym kamerę wyłączał, bo w tym momencie, że mówił, to siadł kolejny gołąb i chyba jeszcze jeden idzie, mi się wydaje. Chyba tak. Jest następny. Jest blisko 40 sztuk, tak mi się wydaje. Będzie już koło połówki. Prawie połówka, a czas jest jaki? I następny ląduje. Która jest? 11.30. No, czyli jest 35 minut od pierwszego. I ląduje następny. Aj, ten to przycedził, nawet na nogi nie siadł, tylko o, ziemia tam się wywraca w środku. No ale to moment. Moment i dojdzie do siebie gołębie. A ma jakiś skurcz, może być nawet taki chwilowy, ale napije się wodę, chwilę dychnie i będzie wszystko w porządku. Jest kolejny. Zaraz popatrzymy na zegar. Ile ich tu już my nagrali, pójdziemy do środka, zobaczymy, ile ich tam mógł. Już no, ile ich jest, to wiadomo, będzie na zegarze, ale ogólnie jak się zachowują. A tak już nagramy. Jest coś koło 50 sztuk. Jakieś 40, chyba 5 minut. No, jakieś tam tragedii raczej nie będzie, myślę, do wieczora będą dochodziły. Ale ogólnie lot bardzo wymagający. No, co tu dużo ukrywać, każdy widzi na nagraniu. Na tą chwilę mało telefonów miałem, jak tam w oddziele, ale no, na pewno źle nie będzie. Na zegara coś już więcej być wiadomo, zegara o 14. Myślę, że drugą część filmu dogram, jak wrócę. Zegar, wtedy więcej będę mógł coś powiedzieć. Więcej będzie głębi, więcej będzie szczegółów już wiadomych. No ale lot ciekawy, no. Jeśli by tak dalej miało być, to myślę, że będzie problem, szczególnie z odbyciem 500-ek. Jeśli się cyrkulacja nie zmieni, warunki będą takie, jakie są, że będzie cały czas pod wiatr i boczny wiatr, no to na pewno będzie problem. To nie ma co ukrywać. Hodowcy mocni, którzy od lat lecą dobrze, na pewno dadzą sobie rady, no ale trzeba myśleć o całym oddziale, o wszystkich hodowcach, no bo wiadomo, nie leci się w 5, w 10. Tylko się leciało, było nas chyba około 80. Teraz już szkoda o mniej, chyba 10. I tak celowo będzie ubywało, no to w końcu ilu na te 500 na maratony będzie wkładało te gołębi. No ale no, nikt tu raczej winny przecież nie jest. No, takie są warunki, jakie są. Nie każdy umie tak ptaki sobie przygotować takie loty, żeby dawały sobie radę. No to są dopiero 300. No nic. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Także na razie przerwa w nagrywaniu. Idziemy do gołąbków. No i po locie, po zegarach. Prawie wszystko jasne. Oczywiście jeszcze listy nie ma, lista pewnie będzie wieczorem. Ale już dużo wiemy, sporo więcej niż w tamtym momencie był film kręcony. Na pewno w sekcji nie będę miał pierwszego gołąbka. Tam koledzy mieli wcześniej po jednej sztuce od tych moich czterech. Tam dosłownie o minutkę, o dwie. Ale moje będą chyba te cztery później, jako trzeci, czwarty, piąty, szósty. I na pewno zdecydowanie serię miałem najlepszą. Tam parę minut przewagi mi się wydaje, tej mojej siódemki będzie miało chyba około 8 minut na drugą serię w oddziele, także fajnie mi to wyszło. No braki są, no na pewno no znowu podobne jak tydzień temu u kolegów też. U mnie troszkę mniej brakuje. Brakuje na tą chwilę 12 sztuk. Do 82. A jest godzina w tej chwili 17. Myślę, że wieczorem kapnie pewnie za 2-3 sztuki. Warunki mają fajne na powrót. Wiatru w ogóle już nie ma. Pogoda ładna. Także myślę, że będą dobijać. No brakuje znowu rocznej gołębi. No niestety doświadczenie wychodzi. No, brak doświadczenia wychodzi. Gąbki stare, dwuletnie, trzyletnie mają praktycznie wszystkie 500-ki, maratony porobione. Takie gołębie jest naprawdę, no musiałaby jakaś być faktycznie tragedia, żeby takie gąbki zginęły. No, a gołębie roczne jednak miały loty młodych udane, lekkie, no i teraz niestety selekcja jest dość konkretna.
No, miałem tematów ogólnie związkowych, tej nie rozwijać w ogóle na swoim kanale. Miałem o niczym wam nie mówić, takie tematy chciałem sobie larczy dla siebie trzymać, ale w związku z tym, że dochodzą mnie tutaj pewne tematy od jednego kolegi z zarządu, który tutaj pusza fejki na temat lotów, także muszę się do tej sprawy odnieść. Chociaż może i nie powinienem, ale jednak się odniecę, zdecydowanie, że jednak się odniecę. No więc kolega zarzuca mi, że loty są dość takie ciężkie, przez to, że ja się uparłem jako prezes lotowy, żeby zrobić w kategorii A, zrobić kategorię A z 3 lotów, no nie? No on tak to zarzuca, on tak twierdzi. No ja tu przypomnę, że na zebraniu grudniowym, w którym jeszcze byłem prezesem lotowych, jako jedyny przyjechałem na zebranie z planem lotów, z propozycją planu lotów, a reszta kolegów, którzy przyjechali, no nie mieli kompletnie nic przygotowanego. No i po ogólnięciu mojego planu, który wyglądał dokładnie o tak, zaraz wam go pokażę, tak wyglądał, stwierdzili, że lot jest robiony typowo pod moją sekcję, tradycyjnie z zachodu, no i trzeba robić gruntowne zmiany, bo tak nie może być, żeby loty były z tego kierunku. No i koledzy zaczęli szukać na mapie miejscowości, to potwierdzenia nie miały, to tamto, na bieżąco sprawdzałem i te miejscowości. Wyszło, że moja propozycja została oczywiście odrzucona. Stwierdzili, że szukają coś innego, no i znaleźli tam inne miejscowości. Miał być nawet i Włoszczowa, Sieńską miało być, coś tam jeszcze, no i Oleśnice. No i w końcu oczywiście wyliczyłem to i okazało się, że z tych 3 lotów, jakie oni proponują, ten kolega przede wszystkim proponował z jednej sekcji, że wychodzi tak, że oni mają 600 km ta sekcja i później jeszcze 2 sekcje, tylko mojej sekcji brakuje dosłownie 10 km. No i ja jako prezes lotowy od razu powiedziałem: panowie, albo nie lecimy całym oddziałem kategorii tej właśnie A z tych 3 lotów, tylko robimy z 4, albo po prostu, no po prostu tak nie może być, żeby jedna sekcja nie mogła kategorii A zamknąć, a tamte 3 sekcje zamykają. No ja by to było, no to kosztem akurat mojej sekcji baranów, no nie? No, że moja sekcja kategorii A nie będzie zamknięta, oni będą pozamykane. No moim zdaniem to nie jest fair. Oni już na początku postawili siebie, że kategorię A z tych 3 lotów z nami wykrywają, bo oni mają ją zamykaną, a my nie. No to mówię, panowie, jako prezes lotowy na to się absolutnie nie godzę i tak nie może być, no nie? No i w końcuśmy praktycznie na tym zebraniu nic nie ustalili. No, a delegaci przegłosowali propozycję taka, która w tej chwili jest, czyli lecimy sobie Milicze, 330 km, 320 km do mnie, a kolega, który jest na ostatnim kilometrażu z tamtej sekcji, ma aż 350 km. No i on tutaj narzeka, że ma bardzo daleko, no nie? No ma bardzo daleko, niech się kolega nie gniewa, no ale to dzięki kolegom z jego sekcji, jego delegatów, ta propozycja przeszła, no. Ja absolutnie nie chciałem takiej propozycji nigdy w życiu robić, żeby do niego było z 3 lotów 700 km, bo moim zdaniem jest to bez sensu. No ale skoro delegaci stwierdzili, że oni chcą loty ponosić do góry, typowo na północ i są loty dalsze, no to w tej chwili mają. Ja na zebraniu delegatów w ogóle nawet nie byłem, bo nie mogłem, z przyczyn osobistych. Także koledzy zrobili co chcieli, przegłosowali chyba o 2 czy 3 głosy plan lotów, który w tej chwili lecimy. Moja sekcja chciała ten plan lotów, który ja pokazałem, czyli z kierunków zachodni krótszy. No i w tym wyliczeniu moim było tak, że z mojej sekcji kolega, który ma najkrócej, robił 601 km i kategorię A zamykał. A ten kolega, co był na ostatnim punkcie, nie miał 700, tylko miał wtedy z 3 lotów 650 km. No to jest już faktycznie już znaczna różnica. Z Milicza zamiast mieć 350, miałby 320 parę kilometrów. I to byłby z kierunku zachodniego, który zawsze był leciany w moim oddziale i zawsze był ten kierunek bardzo, bardzo fajny, bo nie było takich strat, jak w tej chwili mamy, no nie? Gołębie od X lat były lotowane z tego kierunku i te loty zawsze były udane, a w tej chwili tak jak koledzy z tej sekcji chcieli, tak mają, takie kierunki sobie zażyczyli, takie kierunki lecimy, no trudno się mówi, no. Ja sobie jakoś poradzę, ci co są mocni sobie poradzą, wiadomo, no ale ci chodowcy słabsi mają problemy, już to im już dwóch meldowało, że więcej głębi na loty już nie wkłada, no bo im szkoda, no to wcale się im nie dziwię, że im szkoda, no bo mają głębie roczne, młode ekipy, no i się wycofują prawdopodobnie, już więcej nie będą dawać, no.
Przecież nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nie było dużych strat dla oddziału, dla wszystkich hodowców i żeby ci hodowcy szczołówki, co lotują dobrze, co o głębie dbają fest, przygotowują, duże nakłady dają, mogli jakieś wyniki sobie zrobić, aby im się udało, no nie? Ja tu nie myślę absolutnie tylko o sobie, tylko myślę o tych wszystkich hodowcach, którzy są cały czas w czołówce, którzy się angażują w hodowlę bardzo, bardzo i wiadomo, o nich też chodzi, no. No ale w tej sytuacji widać, że o wynik będzie ciężko, skoro sobie robimy na złość i loty tak ustalamy, że po prostu specjalnie na północ i jeszcze kurde... Jeszcze są inne sprawy, których oczywiście nie mam zamiaru tutaj mówić, ale mi się nie podobają, ale trudno się mówić, nie jestem w zarządzie, nie chcę się wtrącać w te sprawy, ale do tego tematu naprawdę musiałem się odnieść, bo kolega wykorzystuje ten temat i zwala winę na mnie, że przeze mnie są loty nieudane. No bo moim zdaniem, no jakieś nieporozumienie, niech ten kolega lepiej się ogarnie, no bo takim postępowaniem to nie ma szans bytu, bo ja nie mam zamiaru tego ukrywać i o tym powiedziałem dzisiaj właśnie na tym filmiku. Tam się samiczki widać biją o celkę. No tradycyjnie. No, co jeszcze miałem mówić? Odnośnie tego tematu myślę, że to wystarczy. Nie ma co więcej tematu bałkować. No, kolega tamten jeszcze powiem, że no wyników nie robi praktycznie żadnych od X lat. No ale widzę, że chciałby mieć dużo do powiedzenia w takich sprawach ustalania lotów. No i niestety to się mu udało, że w tym roku ustalił tak jak chciał, takie maloty jak jego sekcja chciała, także pretensje wyłącznie koledzy miejcie tylko wyłącznie do tego pana, który wam tam doradza jak to wszystko ma fajnie wyglądać. Ja zawsze chciałem, żeby było dobro dla całego oddziału, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale widocznie no nie ma szans, żeby to wszystkim dogodzić, zawsze komuś się nie spodoba, że ktoś za dobrze bije, ktoś za dobre wyniki robi, wtedy taki roca jest. Jest wiadome, no jechana jest po nim, no bo jak to może być, że ktoś tam jakieś filmiki sobie nagra, będzie się chwalił, będzie pokazywał, no ja to robię od już dosłownie chyba nie wiem ilu lat, 15. Mam swoje grono swoich kibiców, którzy oglądają moje filmiki i nie mam zamiaru z tego rezygnować, a że jemu coś się nie podoba, no to jest jego problem. Na pewno takim podejściem nigdy wyników żadnych nie zrobi, skoro będzie tylko szukał winnych w czyichś decyzjach, a nie w swoich, bo to nie ma racji bytu. Trzeba się wziąć za hodowlę, a nie za inne tematy. Co jeszcze miałem ciekawego mówić? GMP, przepraszam, intermistrzostwo fajnie trafiłem. Naprawdę super mi się udało. W tych pierwszych czterech gołębiach mam gołąbki 2 do Inter, a i szóstym gołąbkiem zamykam intermistrzostwo. No ale co byłoby... Byłoby jeszcze fajniej, ale w ostatniej chwili gołąbek, który był pierwszy, go wycofałem i go skreśliłem i ten gołąbek, który wszedł za niego, był jako chyba 13, no nie? No także trafione było fajnie, ale byłoby jeszcze lepiej, no bo w pierwszej czwórce miałbym zamknięte GMP, no nie? Intermistrzostwo, przepraszam. Także byłaby wyjściówka pod Inter, naprawdę, no rewelacja dosłownie. Myślę, żeby się zamknęła na pierwszej pewnie stronie, w pierwszych 20 pewnie gołębiach na oddział. No ale niestety i tak wyszło dobrze, no bo wyszło super, no ja szóstym gąbkiem zamykam, no to myślę, że no nie ma co narzekać w sumie, no ale wiadomo jak to jest, mogło być, a nie jest. No dobra, no to co, byłoby na tyle, no szykujemy ekipę na kolejny lot, jak mówiłem już na filmiku wcześniej, z miejscowości Pleszew, to jest prawie 100 km różnicy na północ, no że tak sobie lecimy, skakamy sobie dół, góra. No i co? Ktoś tam w komentarzach jakieś napisał, że właśnie boimy się takiego lotowania. No to widzicie koledzy, no nie boimy się, no skoro prawdopodobnie moja seria będzie w pierwszej na pewno trójce z tego lotu, no to chyba się nie boimy. No moja sekcja też myślę, że odbiła bardzo fajnie, chłopaki się przekładają bardzo, bardzo fajnie. Na sekcji atmosfera jest, no można powiedzieć, super, przykładowa. Wszyscy się nawzajem wspieramy, pomagamy. Mamy taką ekipę, której ekipy już od dawno, dawno takiej nie było. Także chłopacy podchodzą bardzo, bardzo ambitnie. Ja jako prezes oddziału mogę tylko im podziękować, bo naprawdę współpraca z moimi kolegami w sekcji jest no, rewelacyjna. A się chcę sobie na punkt przychodzić i się organizować wszystko przy wkładaniu i w ogóle wszystkie tematy, które tam
zawsze są, także tak trzymać koledzy. No, też mam na pewno swój udział tymi moimi filmikami i w ogóle, no bo chłopaki dużo wyciągają tematów ode mnie z takich właśnie spraw, myślę, no bo wiem, że oglądają, no bo mi sami opowiadają, że oglądają, coś tam nieraz się mnie zapytają, co tam nieraz mówiłem na filmie. Także tylko się cieszyć, że jakiś wkład w te tematy mam cały czas tymi moimi filmikami. Nikt tu nie jest nami obrażony, że komentuję, że mówię o lotach, jak wyglądają. Nikt tu nigdy do mnie żadnej pretensji sekcji nie miał. Bo wszyscy wiedzą, ile ja wkładam w to wszystko pracy i jak do tego podchodzę. To nie jest tak, że po prostu tak mi się udaje, tylko po prostu to wszystko jest zasługą wyłącznie tylko mojej pracy, którą wkładam cały czas w hodowlę. Staram się zawsze iść do przodu, rozwijać hodowlę. Nie da, żeby stać w miejscu czy cofać się, tylko zawsze jakieś wnioski wyciągać i coś zawsze fajnego, nowego wprowadzać. Także to koledzy byłoby na tyle. Za tydzień mamy kolejną 300, ja mówiłem Pleszew. No a później już chyba 4 pod rząd 500, także loty się dopiero zaczynają. Także pozdrawiam wszystkich kolegów z całego oddziału Tarnobrzeg i życzę kolegom, żeby te loty upływały nam coraz to lepiej, coraz lepiej nam wychodziły, bo na tą chwilę naprawdę nie ma rewelacji. Pozdrawiam, dobry lot.